Historię z języka angielskiego przełożył Oskar Berezowski. Redakcja tekstu Omega. Zostałem adoptowany. Nigdy nie poznałem swojej prawdziwej matki. A raczej widziałem ją kiedyś, lecz zabrano mnie, gdy byłem jeszcze zbyt mały, aby ją pamiętać. Mimo to kochałem adopcyjną rodzinę. Byli dla mnie tacy mili. Ani razu nie chodziłem głodny. Mieszkałem w przytulnym i wygodnym domu oraz mogłem późno kłaść się spać. Pozwólcie, że pokrótce wam o nich opowiem. Wpierw o matce. Nigdy nie nazywałem jej mamą, ani jakoś podobnie. Po prostu mówiłem po imieniu. Janice. Nie miała nic przeciwko. Zwracałem się do niej w ten sposób tak długo, że chyba nawet przestała na to zwracać uwagę. W każdym razie była bardzo serdeczną kobietą. Myślę, że jako pierwsza zasugerowała zaadoptowanie mnie. Czasami kładłem się przy niej, opierając głowę na jej kolanach, kiedy oglądała telewizję, a ona drapała mnie palcami po plecach. Była jedną z tych przykładnych matek, jak z hollywoodzkich filmów. Potem mamy tatę. Miał na imię Richard, ale nigdy za mną nie przepadał, więc zacząłem mówić doń tato, usilnie próbując zdobyć jego względy. Nie zadziałało. Myślę, że bez względu na to, jakbym nie mówił, nie zostałbym pokochany tak jak własne dziecko. To zrozumiałe, dlatego nie naciskałem zbytnio na te kwestie. Najbardziej znamienną cechą taty była nieustępliwa srogość. Nie hamował się przed przyłożeniem własnemu dziecku, kiedy zrobiło coś nie tak. Przekonałem się o tym, zanim zdążyłem prawidłowo skorzystać z toalety. Wtedy nie zawahał się mi przylać. Cóż, teraz chodzę jak w zegarku i to właśnie dzięki metodom, które stosował. I na koniec siostra. Mała Emily była bardzo młoda, kiedy mnie adoptowano. Byliśmy zatem mniej więcej w tym samym wieku, ale ona była nieco starsza. Jednak lubiłem myśleć o niej jak o młodszej siostrze. Dogadywaliśmy się lepiej niż jakiekolwiek rodzeństwo. Zawsze siedzieliśmy razem do późna i po prostu gadaliśmy. Cóż, głównie to ona mówiła, a ja tylko słuchałem, ponieważ kochałem ją. Tworzyliśmy zgrany duet. Brakowało tu dodatkowej sypialni, a że byłem wtedy mały i nie chciałem spać sam w pokoju gościnnym, miałem rozłożone posłanie obok jej łóżka, na podłodze. Od tamtej pory tam właśnie śpię. Nie stanowiło to kłopotu, bo lubiłem przebywać w jej towarzystwie i zawsze czułem się nader bezpiecznie w obecności mojej małej siostrzyczki. Wszystko zmieniło się w pewną okropną środową noc. Przebywałem w domu i ucinałem sobie drzemkę, gdy Emily otworzyła drzwi wejściowe. Dźwięk szczęknięcia zamka wyrwał mnie ze snu i wyszedłem z pokoju na korytarz do salonu. Wtedy przypomniałem sobie, że mieliśmy środę. Nigdy nie byłem dobry w orientowaniu się, który jest dzień. Właściwie, powiem wprost, moje poczucie czasu było fatalne. Niemniej jednak wiedziałem, że była środa, ponieważ Emily wróciła właśnie z zebrania grupy młodzieżowej w kościele. Weszła do domu i uściskała mnie, a za nią szli tata i Janice. Dobrze się spało? Figlarnie zapytała Janice, czochrając moje włosy. Potrząsnąłem tylko głową i parsknąłem w sposób, który wyraźnie wskazywał na to, że też się z nią droczę. Nie prychaj tak na twoją matkę! Apodyktycznie zrugał mnie ojciec. Zamknął za sobą drzwi i odwiesił płaszcz. Przecież żartowałem. Mruknąłem pod nosem. Najwyraźniej mnie nie usłyszał, bo nie poczułem uderzenia. Emily poszła do naszego pokoju, a ja za nią. Zaczęła mi opowiadać o swoim dniu. Wiecie, typowe babskie sprawy.
ale słuchałem jej, żeby poczuła się lepiej. Po zrelacjonowaniu swojego dnia zaproponowała telewizję, a ja chętnie się zgodziłem i rzuciłem się na kanapę w momencie, gdy sięgała po pilota. Przewróciła oczami, a wzrok wyrażał dezaprobatę na skutek infantylnego zachowania jej małego braciszka. Przesunęła mnie i usiadła. Telewizor się włączył i wspólnie oglądaliśmy programy aż do zachodu słońca. Emily była typem dziewczyny, która zamiast kreskówek i oper mydlanych wolała Discovery, Animal Planet i National Geographic. Też lubię te kanały, więc nie miałem nic przeciwko. Właściwie były jedynymi, które potrafiły przykuć moją uwagę. Zrobiło się późno i Janice stanęła za kanapą. Emily, pora do łóżka. Wyłącz telewizor i idź do pokoju. Ty też, wskazała na mnie. Emily niechętnie wyłączyła program o dziewczynce przemierzającej świat w poszukiwaniu niezwykłych gatunków zwierząt. Wstała i ruszyła korytarzem do naszego pokoju. Podążając za nią, nie mogłem pozbyć się wrażenia, że coś było nie w porządku. Weszliśmy do pokoju i Emily zgasiła światło. Gdy to zrobiła, kątem oka spostrzegłem ruch. Pojawił się gdzieś za oknem, lecz gdy tylko skierowałem tam wzrok, to, co wydawało mi się, że widzę, zniknęło. Pomimo to, przez wzgląd na moją siostrę, pozostałem czujny. Leżałem w całkowitej ciemności, a pokój oświetlał jedynie wąski promień światła ulicznej latarni. Niewiele go wpadało. Mógłbym przysiąc, że raz po raz słyszałem nikłe dźwięki dobiegające tuż zza okna. Łamanie gałązek, chrzęst liści, szelest ubrań. A przez cały czas czułem niewyraźny smród potu i krwi. Przez większość nocy miałem otwarte oczy. Dźwięki z zewnątrz ucichły, a zapach sprzed nosa się ulotnił. Zacząłem się uspokajać, a moje powieki opadły. Niedługo później usłyszałem bardzo głośny trzask po drugiej stronie domu. Poderwałem się w jednej chwili. Ktoś w domu! Wrzasnąłem, czując jak adrenalina pompuje się do mojego krwiobiegu. Obudź się! Błagalnie krzyknąłem do Emily. Gdy tylko się ocknęła i zobaczyłem, że siada, pobiegłem do pokoju rodziców. Tata nie żył. Jego szyja została rozpłatana, a z otwartej rany wylewała się krew. Na łóżko i następnie na podłogę. Zobaczyłem, że drzwi do głównej łazienki były zamknięte, a tuż przed nimi stał mężczyzna. Ten mężczyzna, nie czułem się komfortowo tak go nazywając. Był nadzwyczaj masywny i krzepki. Odwrócił się w moją stronę i wtedy po raz pierwszy przyjrzałem się mu dokładnie. Nie zapomnę tego widoku. Jego oczy były wielkie, błyszczące i pełne mrocznej żądzy. Czesał się po brodzie, która była wyjątkowo zaniedbana i ociekała krwią. Ubrania były brudne, a oblicze zimne. W tym momencie poczułem ten sam okropny zapach potu i krwi co wcześniej, ale tym razem był nie do zniesienia. Dostrzegł mnie. Dostrzegł i wyszczerzył rzędy krzywych, żółtych zębów. Ten uśmieszek zbił mnie z tropu. Myślałem, że zaraz umrę. Lecz wtedy odwrócił się z powrotem ku drzwiom łazienki, zupełnie nie przejmując się moją obecnością. Byłem przerażony i nie wiedziałem, co robić. Po prostu krzyczałem i płakałem. Przyglądałem się, jak ramieniem wyważa drzwi. Jedyną rzecz dzielącą go od mamy. Widziałem, jak unosi dużą brzytwę, którą trzymał w ręku. Najwyraźniej nie używał jej zgodnie z przeznaczeniem.
patrzyłem, jak ją rozcina i rozrywa na strzępy. Wtedy coś dobiegło mych uszu. Ostatnia rzecz, jaką chciałbym usłyszeć, był to krzyk Emily, dochodzący zza moich pleców. Wielkie monstrum przeniosło wzrok ze zmasakrowanej matki i spojrzało na moją małą siostrę. Byłem zrozpaczony. Wstał i zaczął szybko iść w naszym kierunku. Siostra odwróciła się i zaczęła biec. Stałem jak wryty, kiedy ruszył prosto za nią i mnie ominął. Dlaczego wciąż była w domu? Czyżby nie zdążyła ocenić sytuacji i uciec? Najwyraźniej nie. Zaraz będzie martwa, a ja zostanę sam. Pobiegłem za obojgiem. Spodziewałem się, że mężczyzna zabije ją, tak jak resztę mojej rodziny, ale grubo się pomyliłem. Złapał ją za ramię i szarpnął, dając do zrozumienia, że to on ma tu władzę. Przewlekł ją przez cały dom. Hałasowałem, ile tylko mogłem, modląc się, żeby ktoś przyszedł na ratunek. On nie może jej zabrać. Nie ją. Kiedy mnie minął, wycofałem się pod ścianę i jęknąłem z przerażenia. Dlaczego? Nie odpowiedział. Za to położył drugą dłoń na mojej głowie, w pierwszej nadal ściskając wyrywającą się Emily, i rzekł: grzeczny chłopczyk. Znowu uśmiechnął się krzywo i zaśmiał ochryple, wręcz nienaturalnie. Podążyłem za nim do wyjścia, pod które zatargał moją bezbronną siostrę. Przekroczył próg, pociągnął ją za sobą i zatrzasnął drzwi. Teraz siedzę w domu wraz z moimi martwymi, przybranymi rodzicami, drżąc i skomląc z przerażenia. Jest gdzieś tam, razem z nią. Robi jej Bóg wie co, a ja nie mogę niczego więcej uczynić. Zrobiłbym coś, gdybym tylko mógł, ale nie mogę. Popędziłbym za nimi w okamgnieniu, ale nie mogę. Siedzę i patrzę na drzwi wejściowe. Spoglądam w dół, na swoje przednie łapy. Gdybym tylko mógł otwierać drzwi.